Witamy Was serdecznie, razem z Basią. Hej. Dziękujemy za Waszą aktywność. Dzisiaj zrobimy dwie rzeczy. Odniesiemy się do aktywności Pana Marka z Nowego Sącza, który podzielił się z nami uwagami na temat Ikkyundo oraz spróbujemy zacząć zabawę z Happogiri, z Bokenem. Najpierw pokażemy ćwiczenie, najpierw odniesiemy się do tego, co Pan Marek nam tutaj przedstawił, mianowicie ćwiczenie, które robimy jako, nie nazywamy go Ikkyundo, ale robimy go najczęściej w tej formie, że robimy w ten sposób, tak? To jest ćwiczenie, które robimy na rozgrzewce i to jest ćwiczenie, które rozgrzewa nam stawy po kolei, wszystkie trzy stawy, nadgarstek, łokieć, bark, zarówno do Ikkyo, jak i do Yonkyo. My spotkaliśmy się z nazwami, że to jest Ikkyo, ćwiczenie do Ikkyo, i spotkaliśmy się też z innego senseja, który do nas przyjeżdża, że jest to Yonkyo. Tu w komentarzu było słowo Ikkyundo. Undo po japońsku oznacza między innymi słowo ćwiczenie, tak? Czyli jest to ćwiczenie do Ikkyo. W związku z tym zgadzam się, że to można nazwać Ikkyundo. Tak? Jeżeli ktoś tak nazywa Ikkyundo, to jak najbardziej to rozumiemy, bo to jest ćwiczenie do Ikkyo. Nas jako Ikkyundo uczono ćwiczenia jako podstawowej wersji do Ikkyundo, uczono nas ćwiczenia, gdzie ćwiczymy te katany, tak? Czyli Hidari Kame, jedziemy Ichi Ni San, Migi Kame, Ichi Ni San, to było dla nas podstawowe Ikkyundo, ze zmianą nogi. Ichi Hidari, Ni Migi, San Hidari, Shi Go, tak? Na przemian oraz na boki. Ichi Ni San Shi. To dla nas była podstawowa wersja Ikkyundo. Natomiast my jeszcze, jako ćwiczenie do Ikkyo, ćwiczymy jedną ręką, tak jakby ktoś tam zakładał Ikkyo. Oraz jeszcze jedno ćwiczenie, które poproszę tutaj Basię, z Basią. To też jest, prawdopodobnie o to chodziło Panu Markowi w komentarzu. Stajemy z partnerem. To też jest Ikkyundo, tak? Ćwiczenie do Ikkyo. Na długość barków, tak? Dostosowujemy się. Podajemy Aihami. Kuzushi, wychylenie, obrót bioder, głowa prosta. Podajemy rękę. Wychodzimy. Prosto. Prawdopodobnie Panu Markowi chodziło o to ćwiczenie. Mam nadzieję, że w komentarzu się odniesie. Ok. Natomiast z senseiem kiedyś sprzed lat, w 93 roku, ćwiczyliśmy jeszcze jedno ćwiczenie. Kiedy idzie Menuchi, Basia tego nie zna, więc muszę pokazać. Teraz robimy Menuchi od dołu drugą ręką i z krokiem. I jeszcze raz. Teraz ja idę. Raz, dwa, trzy. Ok, do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, to jest Menuchi. Jedna ręka i dwoma rękami, tak? Zdejmę na chwilę zegarek. I teraz dwoma rękami. Dwoma rękami, załokieć. Załokieć. Teraz drugą rękę atakujesz. I atakujesz jeszcze raz. Ok, teraz ja atakuję. Jedną ręką i łapię twój łokieć. Drugą ręką i łapię twój łokieć. Tak. Czyli dwie ręce, dwa łokcie. I to wszystkie te ćwiczenia to są Ikkyundo. Czyli te, które przygotowują do Ikkyo, natomiast jako podstawowe uczyli nas to, a na te, które Pan Marek nam tutaj skomentował, dla tego ćwiczenia zaproponował dwie nazwy. Albo Katate Osaeundo, Osaundo, Katate Osaundo, albo Terminage Undo. To bardzo dziękuję, jak tam tu się z to pomachaj, Basia, delikatnie, żeby nie już kamerą, więc dziękuję za ten komentarz. Możesz pozdrowić Przemka. Pozdrawiam Cię, Przemku. Pozdrawiam też oczywiście Pana Marka, jeżeli będzie oglądał ten film. Dziękuję za wszystkie komentarze, które nas czegoś uczą. Jeżeli macie jakieś informacje takie merytoryczne jak tutaj, to fajnie było, jakbyście jeszcze wrzucili jakiś link do czegoś na YouTubie na przykład, albo gdzieś indziej, tak żebyśmy mogli wiedzieć, o czym mówicie, bo jeżeli ja coś samemu znajdę, to może nie być dokładnie to, o co Wam chodziło.
Okej, okay, to tyle było odnośnie komentarza do Ikiondo. Teraz weźmy sobie bokeny i spróbujemy sobie zrobić ćwiczenie do Hapogiri. Okej, okay. Cały trening będziemy ćwiczyć w Migi Kame, czyli z prawą ręką z przodu. I jak przyjdziemy do Hidari Kame, prawa ręka nadal pozostanie z przodu. Nie zmieniamy w ogóle ręki, tak? Czyli cały czas prawa ręka z przodu. Wiem, że czasem się ćwiczy tak, że się ręce zamienia po to, żeby mieć oboręczność. My dzisiaj zrobimy to zgodnie z tradycją japońską, kiedy prawa ręka przez cały czas jest z przodu. Cały czas prawa ręka z przodu. Chwyt normalny i zaczniemy. Na razie neutralnie. Zgramy sobie oddech. Zmieszam, trochę się rozgrzejemy. Szeroko nogi. Opadamy. Tak ćwiczyliśmy wcześniej. Teraz będzie jedno cięcie, czyli... Okej. Okay. Ichi, ni, san, shi, go, rok, sich, hach, kyu, ju, ich, ni, san, shi, go, rok. Sić, hać, kiu, dziu. Zwykle to ćwiczenie robimy w ten sposób, że jest cięcie w dół, do samego dołu, cięcie w górę, cięcie w dół, cięcie w górę. Tutaj to ćwiczenie jest trochę inne, szerzej, szerzej i nie do końca, tak? I tylko jedno cięcie, wstajemy bez cięcia. Jeszcze raz, idź. Ni, san, shi, go, rok, sić, hać, kyu, dziu. Ok, migi kame. Krok do przodu sięciem, tylko. Shomenem tsugiyashi. Krok dostawny. Idź. Ni, san. Shi, go, rok, sić, hać, kyu, dziu. Zamieniamy nogi, hidari kame, ręce pozostają bez zmian. Idź, ni, san, shi. Go, rok, sić, hać, kyu, dziu. Teraz shomen uchi z kaiten. Idź, ni, san, shi, go, rok, sić, hać. Kyu, dziu, hidari kame, ich, ni, san, shi, go, rok, sich, hać, kyu, dziu. Hapogiri sposobów i wykonań jest kilka. Mamy dosyć dużą różnorodność. Zaczniemy od tego sposobu, gdzie wydaje mi się, że to trochę mniej popularne, ale będzie łatwiej go na początku nauczyć. Kiedy przednią nogę przestawiamy o 90 stopni. Zrobimy 4 kierunki, licząc na 8. Tak? Czyli do przodu, kajten. O 90 stopni, kajten. 90 stopni, kajten. 90 stopni, kajten. I powrót. Tylnia noga, w tym przypadku lewa, przez cały czas ćwiczenia jest w jednym miejscu. Nie przestawiam jej, obracam się tylko wokół własnej osi, robiąc to w 4 kierunkach. Jeszcze raz. Do przodu, idź, ni, do tyłu. Prawa noga przesuwa się o 90 stopni i tnę. Kajten.
90 stopni, cięcie. Kajten. 90 stopni, kajten. I kończymy w tym samym miejscu 90 stopni. Każde z hapogiri będziemy kończyć w tym samym miejscu. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że liczymy do 8 i się nie zgubiliśmy, tak? Liczymy do 8, kończymy w tym samym miejscu. Ok, jeszcze raz. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Ici. Powrót. Ok, jeszcze raz. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kiu. Idź, a nie kiu, tak? Jak się rozpędzę. Staram się nie myśleć przy ćwiczeniu, tylko skupić się na ćwiczeniu. W związku z tym, jak się człowiek zapędzi, to ta rozmawianie trochę przeszkadza. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Idź. Tutaj jeszcze jest trochę trudniej, bo jest lampa, jest szafka, jest sofa, także, ale pokazujemy to aikido, jakie można zrobić w domu. Nie robimy tutaj twardych padów, nie rzucamy uke, nie rozciągamy, nie robimy pełnego marui. Niedługo przejdziemy do robienia technik, gdzie będziemy pokazywać to tak. To jest takie aikido, które moglibyśmy zrobić w windzie. Tak? Jeżeli możemy to poćwiczyć w windzie, to to jest właśnie taka nasza winda, troszkę większa, może taka trochę towarowa. Ale to jest taki obszar i ze wszystkimi ćwiczeniami, które to robimy, staramy się zmieścić. Teraz to były 4 kierunki, robione na 8. Teraz w pewnym momencie, zamiast zrobić krok o 90 stopni, zrobimy o 135 stopni i w związku z tym po krzyżu przesuniemy ten krzyż o 45 stopni i wyjdzie nam drugi krzyż, który będzie pod kątem 45 stopni. Czyli w ten sposób osiągniemy 8 kierunków. Jedziemy. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. I uwaga, teraz byśmy kończyli. Ale przechodzimy przez miejsce, gdzie byśmy skończyli. Idziemy dalej o 45 stopni. Idziemy na skos teraz. Między jednym a drugim w połowie jest 45 stopni. Znowu idź. I teraz wrócimy normalnie 90 stopni, tylko po skosach. Ni. 180. San. 90. Si. 180. Go. 90. Rok 180. Sić 90. Hać 180. I 45 stopni i idź, wracamy. Tak? Jeszcze raz. 180. 90. 180. 90. 180. 90. 180. I uwaga, 135, czyli 90 plus 45. I teraz znowu to samo. 180. 90, 180, 90, 180, 90, 180, powrót 45. Ok? Idź. Ni. Jeszcze raz. Przejdź się. No, zwykle. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kiu, dziu, pogubiłem się, jeszcze raz, idź, ni, san, si, go, rok, sić, hać, idź, ni, san, si, go, rok, sić, hać, idź, idź, ni, san, si, go, rok, sić, chać, idź. Ok, 90. To jest na żywo. Nie ma dublów, nie ma powtórek. W związku z tym każda pomyłka idzie na żywo, ale będę powtarzał. Żeby się czegoś nauczyć, trzeba to powtarzać. To znaczy, że cały czas się będziemy mylić. Teraz polecimy sobie drugi sposób, taki bardziej popularny. W pewnym momencie zrobimy obrót i cięcie nie 180 stopni, tylko więcej. Początek jest taki sam. Idź. Ni. Teraz przestawimy sobie. Przedtem przestawialiśmy prawą nogę.
przednią. Teraz zaczniemy przestawienie od lewej nogi. Czyli lewą nogą wejdziemy na linię, po której będziemy cieli. Idź, ni, to samo. Teraz, żeby było łatwiej, zrobimy tą wersję, kiedy jest cięcie takie odganiające na głowę. Lub możecie zrobić przejście do kamy, albo podniesienie miecza. Różne to interpretacje widzieliśmy. Generalnie pomyślmy sobie, że to jest na razie takie cięcie, które idzie na gardło, od dołu na gardło. Wtedy łatwiej będzie nam złapać kierunek. Potem pójdziemy do czegoś, co jest według mnie o wiele fajniejsze, ale najpierw złapmy kierunki. Więc to jest takie trochę pomocnicze, a potem przejdziemy do tego, które mi się najbardziej podoba. Idź. Ni. Teraz lewa noga idzie tutaj, tak jakby szła na gardło. Obrót w miejscu. San. Si. I teraz fajnie, bo idziemy o na skos. Idź. Ni. Znowu idziemy na skos. Idź. Ni. I powrót. 8. 8 cięć, czyli nie tak jak wcześniej 8 plus 8. 8 cięć, ale wchodzi obrót o cięcie o ponad 180 stopni. Idziemy jeszcze raz. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Chać. Powrót. Jeszcze raz. Do przodu. 180 stopni. 90. Obrót to 180. 180. 135. 180. 180. 90. 180. 180. 45. 180. Czyli do przodu, do tyłu, pod kątem prostym o 180 stopni, o 315 bodajże, 180, 90, 180, czyli to będzie, znowu taki dłuższy obrót, chyba 315 to wychodzi, 180 i powrót o 200, bodajże 25, 215. Idziemy. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Chać. I idź powrót. Jak z tym już czasem? Ok. Ostatni raz. Powoli. Szybko to się troszeczkę boję o szybę, ale potem możemy spróbować jeszcze szybciej. Nie? Skoda mebli. Dobrze, na razie spokojnie, powoli. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Chać. Piu. Idź. Piu lub idź. I powolutku ostatni raz. Idź. Do przodu. Do tyłu. Ni. San. Obrót. Si. Do tyłu. Go. Rok. Sić. Chać. Idź. Ok. Teraz zrobimy sobie obrót, w którym będziemy mieli cięcie przy plecach. Ale zrobimy sobie za to krótsze. Czyli nie będzie taki długi obrót. Będzie krótszy obrót. Jedziemy. Idź, ni, san, si. I teraz krótsza wersja. 45 stopni, idziemy tu. Idź, ni, san, si. I teraz jest dłuższy obrót i tutaj. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Piąte cięcie jest pod innym kątem. Tak? Jeszcze raz. Specjalnie mam taki plastikowy, żeby mi się nie działo. Podpadłem? Tak. Okay. Uspokój. Idź. Ni. San. Si. I uwaga, 45 stopni. Idź. Ni. San. Si. I długi powrót. Ok.
Jak z tym stosem 20? O, musimy kończyć. No dobrze. Tak, Masia mówi, żeby kończyć. Zostało nam jeszcze kilka wersji Hapogiri. To przy następnym razie sobie powtórzymy to jeszcze raz i zrobimy sobie następny. Chodź, Basia, się pożegnać. Dobrze, nic się udało nie uszkodzić. Nic się nie udało uszkodzić, także jest dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy pana Marka, pozdrawiamy Przemka oraz wszystkich, którzy będą komentowali. Za wszystkie niedociągnięcia przepraszamy. Dla nas jest dobra zabawa. To jest fajnie, że są ludzie, którzy chcą nam podzielić się swoimi uwagami, chcą nawiązać kontakt i fajnie jest to, że możemy się pobawić czymś w domu. A wychodzi jak wychodzi, no. Traktujmy taką zabawę. Bez napinki. Hej!